Cześć Wam! Witamy Was w kolejnym vlogu. I bardzo chcieliśmy dzisiaj ten vlog zacząć z Zosią, ale Zosia powiedziała: jedźcie sobie, ja mam swoje sprawy do ogarnięcia w domu, i nie pojechała. I dzisiaj taki, słuchajcie, dzień z nami. My teraz tak, ja teraz idę na kontrolę do ortodonty, potem idziemy do barbera twojego, bo będzie nowy look na lato. Jest chyba, ile, 30 stopni jest, nie? W Gliwicach. Ale może będzie za chwilę burza, bo jeszcze jest tak... Jest lato, to jest ciepło. No, no w końcu. I co jeszcze chciałam Wam powiedzieć. I teraz, no teraz ortodonta, potem barber, potem jeszcze zobaczymy, jak się dzisiaj dzień rozwinie. I co? I chcieliśmy powiedzieć, że za chwilę okaże się, że my będziemy tylko we dwójkę vlogować. Bo Zosia ciągle zajęta i nie ma czasu, nawet jak są wakacje, nie? To mówi: nie, jedźcie, pozałatwiajcie, i my tak bez niej właśnie znowu, więc... A ja wiem, czy ona nie chciała jechać, bo ona się bała, że pan, mój ortodonta ją zaprosi na fotel i powie: a, sprawdzimy ząbki. Nie, nie, zawsze dzielnie siada, ale może o to poszło, co? Albo nie wiem o co, ale powiedziała nam coś na wychodne, pamiętasz, co nam powiedziała? Tylko nie idźcie do Maka beze mnie, bo się dowiem z filmu. Nie, Zosia, nie idziemy, nie jemy Maka. Powakacyjnie, na wakacjach to tak, ale tak normalnie to nie, nie, już nie jemy, nie? Już będziemy sobie jeść trochę zdrowiej, więc nie jemy Maka. Więc Zosia nie się nie przejmuje, to co? To słuchajcie, chodźcie, chodźcie z nami, idziemy załatwiać dzisiaj sprawy. I co? Ja już po ortodoncie. Teraz idziemy kupić coś chłodnego do picia. Ja chyba chcę kawę mrożoną, a ty? Coś go na szyjka ciągnie. I słuchajcie, idziemy potem dalej do twojego barbera. Mhm. Będzie zmiana looku. Ale jest pięknie w mieście. Latem, nie? Tyle zieleni. Jak nigdy nie byliście w Gliwicach, to szczególnie latem, nie? Naprawdę jest... No kurczę, ja lubię swoje miasto bardzo. Inne też, ale tu jest naprawdę pięknie. Grzesiu, Grzesiu sobie kupił szejka, tak, Maku, a ja sobie kupiłam kawkę mrożoną, bo lubię. O, mamy, będę pić. A tu Wam chciałam pokazać, jak ktoś nie z Gliwic, tu jest taki piękny budynek, to są ruiny teatru w Gliwicach. Też są bardzo fajne spektakle, także badajcie, o. I tam idziecie do centrum, a tam sobie też idziecie do centrum. Więc my już idziemy, bo idziemy do barbera teraz, także trochę kawałek mamy. Wracamy od barbera. Miło było, ale się skończyło. A to mój stary nowy mąż. A ją. Pospolicie, ale okej. Okay. My sobie teraz, słuchajcie, idziemy dalej. I nie wiem, co będzie dalej. Chyba zakupy w Aldim, co? To idziemy. Wracamy z Aldika, z ulicy Dworcowej, i chciałam Wam pokazać coś, co mi się kojarzy z moim dzieciństwem. Tu, gdzie teraz jest na Dworcowej Aldik, to kto jest z Gliwic i jest z lat 80., to pamięta, że co tam było, Grzesiek, na Aldiku? Sklep Parys. Sklep Parys. I ja uwielbiałam, jak była jesień, jeździłam z moją mamą do centrum, najczęściej na główną pocztę. Tam był taki pan, który miał łuk i strzała.
strzelała. Takie... A pamiętasz, jak na tym Parysie była taka para? Pani i pan, no. Takie neony, nie wiem jak no, no to tak, nazwać. I jak ja byłam dzieckiem i jechałam z mamą w autobusie i tu zawsze stałyśmy, znaczy autobus się zatrzymywał, to oni się świecili wieczorem. No ta tak. Pani i ten pan. No i tam miał jeden miał łuk i tam była strzała i on strzelał tą strzałą. I ta strzała no. Przez całą ścianę boczną tego sklepu leciała, tak? Tak, także to był dom mody Parys w Gliwicach. A ty pamiętasz tym, jak tam w środku było? Nie, bo ja byłam za mała. Nie pamiętam. Były dwa hitowe sklepy, domy mody w Gliwicach, dwa i jeszcze trzeci, ale to zaraz wam powiem. Jeden to był Parys, drugi gdzie się robiło Grzesiek zakupy? No, proste. Nie, no, Ikar. Czy... Ikar, tak. Potem, słuchajcie, było ekskluzywne GCH. One jest do tej pory, tylko jakoś by tam chyba coś jeszcze jest, nie? Tak, ale... kiedyś tam były generalnie na ciuchy, buty. Ale wam powiem jeszcze hit. Kto jest z Gliwic, to wie, że gdzie się wszyscy ubierali? Na Balcerku. Na Balcerku. To był taki targ, nie? Z, wiecie, z ciuchami. Ale jak ja kończyłam szkołę podstawową, to pamiętam, że takim luksusem to było, jak rodzice nie kupili wam na Balcerku, tylko... GCH. To był taki, wiecie, ja pamiętam, u góry w GCH był Big Star chyba Americanos, pamiętasz? Tak. O my god, wiecie, to był kosmos, nie? To był taki level up w ubieraniu się, tak, że szok. Ale później jeździło się już do Katowic pociągiem. I na Załęże. Ale nie. Akurat dworzec główny w Katowicach. Tak. To centrum. Centrum. Ale nie, bo do czego zmierzam? Jak chcieliście już być tacy z Gliwic światowi bardzo, to ja jeździłam, sorry bardzo, na Załęże do Katowic. Nie byliśmy tam przecież razem. A potem, wiecie, przyszła ta recesja, że było coraz więcej galerii handlowych otwieranych. No i wiecie, i tam się dopiero było luksusowo, nie? Także super. Z Aldika wracamy i masz torby. Tu jest to sławetne GCH, Gliwickie Centrum Handlowe. W Gliwicach, szczerze mówiąc, od lat nie byłam w środku, więc kiedyś, jak będę miała więcej czasu, to wam pokażę. Bo już zmęczenie, nie? Bo taki upał, a my jeszcze w tym, słuchajcie, Aldiku. Będziemy dzisiaj pizzę robić, nie? Tak, Zosia będzie. Będzie robiła. Zosia pizzę robić. I co? Jeszcze musimy do paczkomatu podjechać, nie? Tak. Dobra, to jedziemy w takim razie. I takie te nasze kurcze centrum i te sławetne GCH. To były czasy naszej młodości, nie? Tutaj za nami jest ulica Barlickiego, mhm. Też jedna ze szkół. Tutaj był... Co tu było? Mechanik? Mechanik? Szkoła? Mechanik? To się strasznie u nas w Gliwicach pozmieniało, jak wiele lat... No było technikum, liceum, było szkoły różne, zawodowe. To potem to pozmieniali i teraz to już sami... A teraz sami to jest chyba szkoła muzyczna tam od jakiegoś czasu. No i słuchajcie, i tu właśnie jesteśmy na tle GCH, Gliwickiego Centrum Handlowego. To był hit lat 90, nie? No, a teraz mamy fitness. Jakiś tak. Fitness, coś jest... Musimy się tam, Grzesiu, kiedyś wybrać, wiesz? No. I pokazać, co tam w środku, bo ja sama nie wiem niestety, co tam jest w środku. Także słuchajcie, my dzisiaj sprawy załatwiane na mieście, tak sobie wspominamy stare dawne lata młodości. I co, jedziemy, bo Zosia nam będzie robić pizzę, nie? To jedziemy już do domciu. I po pysznej kolacji, a naprawdę pizza była przepyszna, wybrałyśmy się z Zosią jeszcze na spacer, Zosia na rowerze. Idziemy trochę sobie pooddychać takim wieczornym powietrzem w nasze leśno-łąkowe rewiry. Także jest mijeczka nasza. Zosia sobie tam jeździ. Także tak sobie spacerujemy fajnie. I słuchajcie, co? Tata robi swoją robotę, coś tam dla was montuje. I taki to był dzisiaj dla nas szalony dzień. Wszystkie sprawy poogarniane. Aha, i jeszcze chciałam powiedzieć, że nie wiem jak wy, ale ja na przykład, że dzisiaj musiałam być u swojego ortodonty, no i jest to równocześnie mój dentysta, to chciałam powiedzieć, że jestem nienormalna i uwielbiam w ogóle... Jedziesz? I uwielbiam chodzić do mojego dentysty. Chodzę tam chyba już od
Oni to kiedyś sprawdzali, 16 lat, jak pierwszy raz chyba zakładałam aparat, bo już kiedyś go nosiłam. I tak, słuchajcie, bujam się 16 lat, ale dla mnie jest czysta przyjemność odwiedzać mojego dentysty i cudowną panią asystentkę. Także fajnie. Grzesiek się boi pierońsko-dentysty, więc chodzi jak musi. A dla mnie to jest naprawdę przyjemność. Uważam, że nie ma się czego bać. Cudem zakręciłam. Tak? Super. Zosia, właśnie mówię, że ja bardzo lubię chodzić do mojego dentysty i ortodonty. A ty tam lubisz chodzić? Tak? Jak tam jest? Super. Super. I Zosia ma to po mnie, bo bardzo też lubi chodzić do dentysty, więc spoko. Nigdy się nie bała. Mi się wydaje, że najważniejsi są ludzie i atmosfera. Także cieszę się, że mam takich świetnych specjalistów od dbania o nasze ząbki. Więc my z Zosią już będziemy się za chwilę z wami żegnać. Wiesz co, kochanie? W prawo pojedziemy. To chodź, Zosinko. Pożegnamy się od razu z naszymi widzami. Zosia parkuje rower. A my lubimy takie, słuchajcie, wieczory. Jest cudowny letni wieczór. Nawet komary nie gryzą, słuchajcie. Idziesz, Zosinko? Okej. Chodź tu, Zosinko. Słuchajcie, dziękujemy wam za dzisiejszy dzień z nami. Bardzo wam dziękujemy za wszystkie subskrypcje. I łapki w górę. I zostawiajcie łapki w górę. Nagrywamy tyle, ile możemy, bo czasem jesteśmy bardzo zapracowani, prawda? Ale cieszymy się bardzo, że jesteście z nami i nas oglądacie i wspieracie. Super to jest, bardzo miłe. Więc do zobaczenia gdzieś tam w przyszłości, w jakimś przyszłym, fajnym, ciekawym vlogu. A ja jeszcze, słuchajcie, po spacerze uciekam przed kompa i coś dla was będę montować. Także taki to był dzisiaj dzień z nami. Także pozdrawiamy was bardzo ciepło i do zobaczenia w następnym vlogu. Pa! Pa.